Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku na serwerze Bałtyk. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, łapkowania oraz komentowania, czy w ogóle gracie tutaj na serwerze, jak wam się podoba rozgrywka i co sądzicie o graniu innych. Słuchajcie, zaczynamy tutaj od eventu 5 razy Metiny i powiem wam, że zbijaliśmy sobie na nefrytowej zatoce. W sumie nie było wtedy za dużo ludzi. Na nefrytowej to tak naprawdę byliśmy my. Na górach Żmotu tam słyszałem, że biła reszta typu tam Mitual i Ildrim, oni bili i jeszcze ktoś tam bił. No to tak to wyglądało, więc w sumie fajnie można było się obłowić na tym evencie. Daliśmy radę, jeszcze następnie tam później jak były już pozbijane te metki, 2 czy 3 dni jakoś tak, dostały metki mroku, a one są przesrane, nie? I młody wykręcił talizman ziemi plus 1, 25% odporny na ziemię i się okazało, że troszkę się męczy, ale wyzbijaliśmy jeszcze te metiny, więc dodatkowy pitosik fajnie wpadł, bo tam staleczki dla lecą dla tego, dla ninży, więc spoko, nie? Powiem wam tak, co w tym odcinku się udało sprogresować? No nieco sporo rzeczy, sporo tutaj, coś w alchemię się pobawiliśmy, jakiegoś tam peta mamy. Myślę, że jest naprawdę duży progres przy tym, co zrobiliśmy. No, tak wygląda sytuacja. Co do gry, liczba sklepików rośnie cały czas. I to bardzo. Czy graczy widuje? No tak, no są bociarze są. Nie, ale normalnych też jest sporo i coraz więcej ludzi wbija te 90-ki, 95-ki. Zaczyna to być fajnie widoczne. Próbowaliśmy tutaj wbić truteczkę na 9, ale no, wiecie jak jest. Zresztą zobaczycie zaraz, jak się to skończyło. Na pewno musimy jeszcze dużo popracować. Powiem wam tylko tyle, że pierwsze, co będziemy chcieli zrobić, to domknąć sobie całe koło alchemii, bo to jest dla nas ważniejsze nawet niż ta truta, to po prostu gdzieś tam się wydropiło, mieliśmy bodzie takie, przytrzymaliśmy to przy okazji, to przeklepaliśmy bardziej na takiej zasadzie, wejdzie to wejdzie, nie to nie. No bo wiadomo, potem mamy takie plany, że jakiś może 95 level, może jakiegoś Jotuna spróbować i tak dalej. Powoli zaczynamy zajmować się też ekspieniem szamanki. To na ten moment szamanka ma powiedzmy 90 level, o tak możemy to liczyć. Jak będziecie oglądali już ten film, to będzie miała 90 level. Szamanka, ninja zrobiliśmy 75 i ninja zaraz zaczyna expik na grocie. W kolejnym odcinku wam zrobię taką prezentację, co tam w ogóle na tej ninja się zrobiło, co, jakie mamy ekwipunek, jak sobie radzi na komnacie, no i tam reszta część, to myślę, że będzie spoko. No i takie podsumowanie może, co zrobiliśmy po 3 tygodniach, albo po 4 tygodniach serwera, nie? To myślę, że też będzie spoko. Może po miesiącu zrobimy, o, to będzie git po miesiącu serwera, zrobimy takie podsumowanie, pokażemy postacie, ekwipunek, co przygotowaliśmy, no i takie tam szmery bajery, nie? Myślę, że to będzie git. Zależało nam na wydropieniu jednak tego peta, żeby już ten czas leciał. Czy nam się udało? W sumie się udało, ale to do tego jeszcze tutaj dojdziemy. Tutaj te cęgi z plusem by się przydały tam z tamtego wyłowić. Młody też spróbował sobie staleczkę klepnąć na 9, bo wiecie, w tym yin-yangu to jednak jest upierdliwe takie latanie cały czas. I tu mamy si pr i jest 9. Pod co bonujemy, tak szczerze? Co wejdzie? Fajnie ogień, fajnie wiatr, fajnie błyski. Mówimy, co po prostu wejdzie, bo na każdy etap gry to się przyda, prawda? Czy dużo spędziliśmy czasu też na metkach wielkanocnych? Niezbyt, jednak jeżeli komuś się nie śpieszyło z expem i tak dalej i z zarabianiem typowo kasy, bo na przykład wjechał sobie mniejszą ilością item shopu, jajka są zarąbiste. Naprawdę idzie podgonić tutaj na jajeczkach fajnie rzeczy, nie? Zawsze tam jakaś, o, widzicie? 6 pet, właśnie wpadł smoczek, no i mamy już przyszykowaną łowcę potworów i księgę berka. W ogóle to łowcę kupił chyba młody za 17 kaka, czy jakoś tak, więc jakieś tam śmieszne pieniądze kupił, wyrwał gdzieś to. Zmieszanie staleczki, standardowo. Potem będziemy sobie robili pewnie drugą, bo wiadomo, no nie wymiesza się w jednej wszystkich takich bonusów, jakie by się chciało mieć. To trzeba mieć naprawdę na uwadze. Poszło tych zmianek trochę. Nie było za łatwo ją wymieszać, ale finalnie nie było też takiej tragedii. W międzyczasie jakaś branza, talizmany i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, rekrutacja do gildii jest otwarta. Tam mamy taki sobie składzik.
pozdrowienia dla wszystkich, swoją ekipę i tego się pilnujemy, ale jak tam ktoś będzie chciał 75 plus przyjść, posiedzieć z nami na TS-ie, pogadać, no to zapraszamy, zawsze fajnie jak jest wiele ludzi, tutaj nie zależy nam, że też muszą przychodzić topowe postacie i tak dalej, ważne, żeby ktoś miał tam jakieś pojęcie o grze i sobie fajnie pograć, bo wiadomo, nie każdy musi lecieć 100% item shopem, może sobie grać w swoim własnym tempie i wiadomo, zawsze coś tam się pomoże, czy ogarnie temat, nie? O, tutaj talizmanik taki na lód, ale na lód to wiecie, to nie w tym talizmanie, nie zależało nam na tym, więc będzie jeszcze do mieszania, talizmanik, stalka, tu wyszła na przykład taka ni w pi, ni w drzwi, więc też nas nie zachwyciła, i znowu, wiadomo, mieszanie, tutaj ten talizman ziemi co wyszedł, no to podobno jest sztosem w tych bonach, bo ja jeszcze tego nie ogarniam, ale podobno na tą nową mapę jest petarda. Tu dalej mieszamy sobie staleczkę, żeby weszło coś takiego ciekawszego. Mega przejście, tak, było przejście. A, właśnie, szarfy, bo przecież my wykręciliśmy szarfę tylko 14, więc to było nic. Jakaś masakra, trzeba było spróbować podbić coś innego, bo tamtą 14 tam jakiś gówniany wkład, ale zawsze się wrzuci na ninja, żeby po prostu sobie szarfka była i będzie elegancko, nie? A teraz klikamy sobie i zobaczymy, co wyjdzie. Bo mamy kolejne szarfy i wyszła 18, więc jest git. Choć niestety nie 19, 19 jednak jak się świeci, to jest szacun na dzielni. Wtedy to można robić fajne rzeczy. A wiadomo, 18 to tak trochę plepsem wieje, no ale spróbujemy ją może kiedyś podbić, bo nie są bardzo drogie te szarfy, więc jak już się zacznie zarabiać pitos, to się podbije. Ale tak jak mówię, pierw alchemia, bo to jest najważniejsza i celujemy sobie w mityki. No bo wiadomo. No tutaj staleczkę znowu i taką zostawiliśmy. 2 HP, 15 błyskawice, 15 strzały i jest to fajna stalka i na Zodiaka też na pewno się przyda, więc nie było sensu już tego mieszać. Będzie trzeba wstawić jeszcze kadeki i będzie gitara siema. Co do branzy, nie ma tutaj hita, to takie ulepy te branzy wychodzą bardziej. Ale wiadomo, zostawiamy to na pewien okres, no bo tu się zostawi coś na ninja, tu się zostawi coś na tego i żeby przebrnąć te początkowe etapy, potem się skupimy na konkretach. Tutaj kadeki do stalki, no i wiadomo, bloko wszedł to już w domu. No jeszcze tylko speeda wbić, bo to bieganie z prędkością mniej niż 200 to jest masakra. Mani by się jeszcze przydał, czy tam manu, to by był mega, mega sztos. I kadeczek pękł. Nie są za tanie, nie są za drogie. Aktualnie jeszcze jesteśmy lekkim plepsem, bo nie mamy truty dziewiątki, więc wali trochę z dechlakiem. I butki wyjdą nam, powiem wam, takie wyjdą buty. Ja normalnie jak młody do mnie zadzwonił, bo mnie nie było i patrzcie co jest, 1500 prezentat, 10 krytyka i bonusik, no to co, na las coś lepszego trzeba, moim zdaniem są przesztosiwo. Kadek Speeda też już siedzi, więc jest gitara. I tutaj spróbujemy sobie zrobić Feniksa. No bo zrobiliśmy tą szarfę 18, więc trzeba będzie coś wsadzić. Feniksa tylko do plus 6 planowaliśmy na początku. Nie rozwodzimy się nad tym bardzo. Wbijamy na 6 i zostaje. Zresztą nie ma jeszcze na rynku odłamków do skupowania. Trzeba to przeklikać, komu to się chce robić. Więc gramy na wyczekanie i mamy szarfę z lukiem Feniksa i na razie to wystarczy na jakiś czas. Potem wiadomo, pójdzie znowu na ninja, na WPK lepsze i będziemy tak kombinować, przekładać. Sorry, Aska. Wjechaliśmy sobie w item shopik standardowo, no bo trzeba było, ale to nie były jakieś potężne sumy, tutaj wyszło tam kilka stóweczek na alchemię i wzięliśmy się za przeklikiwanie. Niestety jadaj dla WPK to jest wystarczający, 2 razy perze, to tak szczerze nic więcej nie potrzebujemy, tak samo rubin, żeby wyszedł tam średnia wartość. Powiem wam tak, skraszował się materiał z rubina, a co wyszło, to wam powiem za chwileczkę, ale mogę wam powiedzieć, że jest mega, mega sztos i jesteśmy ustawieni, no to możecie sobie rozkminić, czy już wiecie co, czy nie, ale zobaczycie co wskoczy. Nie było złe, ale jak wchodziła ta alchemia, hita też nie było. Tu z pierwszego tego wyszły takie oto kamienie.
O, w ogóle teraz widzę na klipie, że się wymieniła kolejność, bo tam już był mityczny i był wsadzony i przestawiłem sobie pliki kolejnością. Teraz dopiero się szczaiłem, kiedy dogrywam dźwięk do tego wszystkiego. Jak to już ustala, ten ustawiałem, to nie widziałem, bo też część materiału mam od młodego, część mam co ja kręciłem. No i tak to wygląda, nie? Czekajcie, bo tutaj muszę się zorientować, za ile będzie ten rubin, a rubin będzie za niedługo. O, i mamy rubiny i teraz zaraz wam pokażę. Widzicie, co się dzieje? Pójdźcie na DT, a po DT będziemy brali, kończyli ten rubin, bo widziałem wam ten kawałek skraszowanego, wrzuciłem tam coś, widać jakieś serduszko i tak dalej. Niestety talizman, ten co nam zależało, się spaliło, był fajnie kupiony, ale no wyszło jak wyszło. I tak skończył błyski. Tutaj mamy szafir, jest 3 razy silny. Tak szczerze, to szafir byśmy nawet wsadzili bez bonów. Nie zależało nam na bonusie. Zależy nam na uzupełnieniu koła alchemii i to jest istotne. I po prostu co jest takie ten, to wsadzamy, żeby szło do przodu, prawda? Zresztą tak, szamany jakieś są. Sure, no to nasze. Nawet w sumie ten likan jest taki, o, useless trochę. Smoczek, no to już mówiłem, 2-skillowy, ale 6 i na pewno wsadzamy berka i owce potworów i nie patrzymy, czy się opłaca, czy się nie opłaca, bo nie ma co się nad tym rozpieprzać bardzo. I znowu jadę, tutaj kolejna partia idzie alchemii. Kolejną partię alchemii przeklikujemy, bo tam było jeszcze korów dobierane, ale to nie wszystko było nakrywane. No bo nie było tam, wiadomo, konieczności tego wszystkiego pokazywania. 2 kamyczki już sobie ładnie siedzą. Potem się wklepie kolejne. Dlaczego nie ma granatu? Bo wsadzonego. Bo wyszedł bez DPE i stwierdziliśmy, że na razie bez DPE go nie wsadzamy. I to jest ten klip odnośnie Rubinka. Tak on wygląda. Tyle się nagrało. Dużo, nie? Wrzuciłem wam takie coś. Ale udało nam się rozpracować, o co to chodziło i to chodziło o takie rzeczy z nagrywań. Patrzcie, jest taki zarys Sury, zarys alchemika, jest serduszko i tu już jest próba klepania na kolejnym klipie Rubinka. I zobaczcie, co wyszło. Średnia wartość def. Jest to w zupełności wystarczający Rubin dla tego Sury i na jego potrzeby. Wiadomo, jakby była odporność, to byłoby lepiej, ale nie ma problemu. O, i tu kolejny materiał też się przekraszował, więc tak to wygląda. Co do Onyxa, też wiadomo, trzeba było pokombinować. Najlepszy blok, ale jakby zastanawialiśmy się, jak to ugryźć, czy wsadzać szybciej jakiś taki śmieciowaty Onyx, czy nie wsadzać go. Ale stwierdziliśmy, że sobie tak poczekamy tutaj. Akurat jest z blokiem już, ale wcześniej był taki bez i mówimy, że włożymy go na końcu, w razie czego tego bez bonów wcześniejszego, jakby nam brakło na uzupełnienie koła. No teraz do tej pory się bujamy, jeszcze nie mamy uzupełnionego, jeśli chodzi o resztę alchemii, o diament i o granat. Będziemy próbować. Jeśli wam się podobało, to wiecie, co zrobić. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.